Witajcie, jestem Łukasz Kielban z Czasu Dżentelmenów, a to jest kolejny odcinek z serii Pytania do Kielbana. Serii, w której odpowiadam na różne interesujące pytania, które zadajecie mi, czy to w mailach, komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych. Od razu widać, że temat studniówek już przemija, jest coraz mniej pytań dotyczących klasycznej męskiej elegancji. Mam takie jedno tylko w tym odcinku, natomiast jest wiele dotyczących relacji damsko-męskich, co sugeruje, że odnosicie się jakby do walentynek, które dopiero co minęły i Dnia Kobiet, który nadchodzi. Mam też jedno pytanie związane z takim ogólnym savoir-vivrem, jakie pytanie dotyczące social mediów. Jestem ciekaw Waszej opinii. Wiesiek pyta: niebawem Dzień Kobiet, ciekawi mnie Wasze zdanie na temat publicznych życzeń do wszystkich pań na Facebooku. Moje zdanie jest takie, że publiczne życzenia nie dotyczą tak naprawdę nikogo i nie są w stanie jakby sprawić przyjemności nikomu tak naprawdę, ponieważ nikt nie wie, czy to właśnie do niego mogło być to skierowane. W ten sposób nie wyróżniamy nikogo tak naprawdę, a wydaje mi się, że jedynie próbujemy podbudować swój wizerunek właśnie w takiej publicznej formie. No i jeśli ktoś to lubi, to nie jest rzecz, która mogłaby kogoś obrazić, ale na pewno nie sprawi aż takiej przyjemności jak personalne życzenia, więc moim zdaniem zdecydowanie lepiej jest wybrać grono osób, którym chce się złożyć takie życzenia i faktycznie to zrobić w jak najbardziej spersonalizowanej formie. Szczytem oczywiście, górą jest złożenie życzeń w cztery oczy. Później powiedzmy rozmowa telefoniczna, ponieważ to też jest jakieś poświęcenie, czy wysłanie listu, które też jest bardzo miłe. A już dalej zdecydowanie, to znaczy na niższym pułapie bym postawił wysyłanie jakichś SMS-ów, czy wysyłanie maili albo wiadomości prywatnych w serwisach internetowych, a już składanie życzeń publiczne, takie na tym wallu na Facebooku, to jest dla mnie taka wersja najmniej i najmniej uprzejma, ale też taka najmniej trafiająca do serca, może tak powiem. I dotyczy to wszystkich życzeń, jakie składamy na jakiekolwiek okazje. Pan Miłosz zadaje bardzo ciekawe pytanie. Czy prosząc do tańca czyjąś partnerkę, powinienem najpierw zapytać jej partnera o to, czy mogę z nią zatańczyć? Powiedzielibyśmy, że kiedyś powinno się tak zrobić, ale dzisiaj byłoby to takie podkreślenie, że uważamy, iż kobieta przynależy w jakiś sposób do mężczyzny. Więc byłbym z tym bardzo ostrożny, żeby później przypadkiem, chcąc być uprzejmym, nie wyrobić sobie takiej opinii osoby, która właśnie uważa, że kobieta nie jest niezależna, tylko to mężczyzna nawet w takich kwestiach nie podejmował za nią decyzję. Polecam tego unikać. Natomiast w takiej sytuacji proponowałbym zaproponować taniec dziewczynie i w tym momencie, jeśli ona właśnie siedzi z tym swoim partnerem, spytać go uprzejmie, jeśli ona już będzie, będziemy wiedzieć, że chce wyrazić chęć uczestniczenia w tym tańcu, no to zapytać go, czy nie będzie mu to przeszkadzało. To byłoby takie kurtuazyjne pytanie, ponieważ wiemy, że to nie od niego zależy, wiemy, że ona już zdążyła podjąć decyzję, ale też nie chcemy mu robić przykrości. Z drugiej strony, zanim podejdziemy zapytać, powinniśmy przemyśleć to, czy idziemy w dobrym kierunku, ponieważ gdybyśmy weszli między dwoje, które na przykład właśnie się kłócą, albo parę zakochanych, którzy nie potrafią się rozdzielić, czy coś w tym stylu, albo widzimy, że chłopak na przykład stara się zaimponować dziewczynie, która mu towarzyszy na danej imprezie, no to lepiej nie wchodzić w paradę. W takim momencie zostawmy takie osoby ze spokojem, ale jeśli widzimy na przykład, że jest to mężczyzna, który nie chce tańczyć, a dziewczyna się rwie, jak najbardziej można by to zaproponować. Prawdopodobnie on również się ucieszy, że ona przestanie mu suszyć głowę, że musi tańczyć. To on tutaj jest na przegranej pozycji tak naprawdę. Więc warto, panowie, przełamywać się do tańca. No i myślę, że w ten sposób jakoś byśmy to załatwili. Tańczenie z dziewczyną, która przyszła z kimś, nie jest jakąś wielką gafą, ale należy to zrobić w miarę delikatnie, tak żeby nie zrobić sobie wroga też z jej towarzysza. No i najcięższe pytanie dzisiaj od pana Tomka. Nie będę go cytował ani pokazywał, ponieważ jest zbyt prywatna ta wiadomość. Natomiast
Opowiada on historię, w której poznał dziewczynę, o której uważa, że bardzo dobrze do siebie pasują, mają bardzo wiele wspólnych zainteresowań, pasji, podobny charakter, także no, aż iskrzy, żeby stworzyć z tego jakiś ciekawy związek. Podjął kilka prób, na przestrzeni kilku miesięcy, bardzo ładnie, nienachalnie, to w jednym momencie postarał się poznać z nią, zagadać, zamienić kilka słów, później nawet zrobił jakieś bardziej konkretne kroki, żeby zwrócić jej uwagę i pokazać swoje uczucia. Więc dziewczyna na początku okazała się uprzejma, potencjalnie zainteresowana, ale już zawsze jak dochodziło do tego drugiego kontaktu, trzeciego, możliwości przeprowadzenia kolejnej rozmowy albo nawet spotkania się, do czego nigdy nie doszło, gdzieś powiedzmy w cztery oczy, no to ona już przestawała okazywać to zainteresowanie, a nawet unikała tego kontaktu. No i pytanie polegało na tym, jak to zinterpretować i co z takim fantem zrobić. Czy dalej brnąć tą sytuację, czy może spróbować jakiegoś specjalnego sposobu na to, żeby zwrócić jej uwagę albo zaimponować, czy może sobie odpuścić. Ale dzisiaj bym powiedział jedynie, że tak niestety należałoby sobie odpuścić w takiej sytuacji, kiedy dostajemy jeden, drugi sygnał, że to jednak nie to, że dziewczyna nie jest nami zainteresowana. Proponuję to potraktować jako taką grę. Kiedy nawiązujemy jakiś kontakt i widzimy to pierwsze zainteresowanie, no to zaczynamy się tutaj bawić w takie podawanie piłeczki. Wysyłamy jakiś sygnał, jakieś zainteresowanie, coś takie zapraszające do kontaktu, do dalszej rozmowy, a może nawet do spotkania się i tak dalej. W ten sposób podrzucamy piłeczkę, podajemy ją tej dziewczynie. I czekamy na to, żeby ona ją oddała. To znaczy ona powinna w zamian również okazać takie zainteresowanie, wyrazić chęć spotkania, ucieszyć się na to spotkanie, zaproponować coś dodatkowego i tak dalej. Tak, żebyśmy wiedzieli, że faktycznie idziemy w dobrym kierunku. I wtedy my możemy odpowiedzieć na to samo. Jeśli ona z powrotem na to odpowie, kolejnym jakimś sygnałem, który pokazuje, że nadal jest zainteresowana, że nadal sprawia jej to przyjemność i jest chętna do tego, żeby pogłębiać tę znajomość, to jak najbardziej możemy w to brnąć. Natomiast jeśli za pierwszym razem próbujemy gdzieś tam nawiązać ten kontakt i jest powiedzmy ok, ale żadnego konkretnego sygnału, próbujemy to ponowić, co jest jak najbardziej poprawne, że możemy podkreślić to, że faktycznie zależy nam na spotkaniu. Na przykład dziewczyna zapomniała odpowiedzieć po dwóch dniach, przypominamy się, nie ma w tym nic złego, ale jeśli zatem już nie pójdzie ten entuzjazm, nie pójdzie to ta chęć spotkania i tak dalej, no to proponuję zostawić tę sprawę po prostu. Odczekać i poczekać na ten sygnał z jej strony. Oczywiście w takiej sytuacji może dojść do tego, że w wyniku jakiegoś nieporozumienia obie strony chciały się spotkać, ale im się nie udało. Niemniej najczęściej będzie to tak, że zwyczajnie jedna strona nie chce się spotykać z drugą, i w ten sposób daje taki sygnał. Zatem należy się wyczulić na takie sygnały braku chęci, braku entuzjazmu do dalszego kontaktu i odpuszczać sobie. Na przyszłość proponuję później, nawet jeśli ten kontakt by się gdzieś tam pogłębił ze względu na jakichś wspólnych znajomych czy coś takiego, trzymać dystans do tej sprawy, aż gdzieś tam mogłoby się okazać, że faktycznie może wcześniej było jakieś nieporozumienie albo coś się zmieniło w tej materii, ale takie nachalne, usilne próbowanie w długim okresie nie jest dobrym pomysłem i może zniechęcić tak naprawdę dziewczynę na dłuższy czas, a jest wiele dziewczyn na świecie i możemy powiedzmy nastawić się zwyczajnie na znajomość albo nawet na brak tej znajomości, no cóż, tak po prostu bywa. Pan Remigiusz zadaje pytanie już nie w związku z relacjami damsko-męskimi, a takim ogólnym savoir-vivre, w tym kontekście akurat w miejscu pracy. Zatrudniony jest bowiem w firmie ochroniarskiej i w momencie pełnienia swojej służby przebywał w jakimś pomieszczeniu, do którego wszedł jeden z menadżerów, jeden z pracowników wyższego szczebla, który nie zwrócił na niego uwagi, tylko przeszedł koło niego. No i pan Remigiusz
czekał, aż to on się przywita, ponieważ witać powinna się osoba wchodząca do pomieszczenia z osobami, które tam przebywają, ale że tego nie zrobił, to pan Remigiusz przywitał się dopiero, kiedy ta osoba już mijała. I na tym się skończyło. Później dostał reprymendę od swoich zwierzchników, że to on zawsze powinien przywitać się do takiej osoby, która wchodzi do pomieszczenia, która jest wyższa rangą od niego. I jak to powinien się zachować? Więc sprawa faktycznie jest ciekawa z punktu widzenia zasad savoir-vivre, ponieważ jest nieco skomplikowana, gdyż w tym wypadku nie obowiązuje ta zasada, że wita się osoba, która wchodzi do pomieszczenia z osobami, które już tam przebywają, ponieważ nie mamy tutaj równości między tymi osobami. Ponieważ jest inna zasada mówiąca, że zawsze osoba niższego szczebla w hierarchii wita się słownie z osobami, które są wyżej w tej hierarchii. To jest coś takiego, jakbyśmy sobie wyobrazili, że wchodzi profesor, no to nie on ma się witać ze wszystkimi studentami, tylko studenci mówią: dzień dobry panie profesorze, i on wtedy odpowiada, ewentualnie może wyciągnąć dłoń i się przywitać w ten sposób. I tak właśnie to powinno wyglądać. Czyli jeśli mamy relacje takie właśnie hierarchiczne w stylu między innymi pracownik, a jego menadżer na przykład, wyższego szczebla pracownik, czy to studenci z profesorem, czy dzieci z dorosłymi i tak dalej, to ignorujemy tutaj zasadę, że ktoś wchodzący do pomieszczenia powinien się przywitać, tylko to my pierwsi witamy się z tą osobą niezwłocznie. Kiedy natomiast jest tak, że nie wiemy, kim jest ta osoba, na przykład w pracy nie podejrzewamy, czy nie wiemy, czy to osoba wyższego szczebla, czy niższego, albo po prostu jesteśmy sobie równi, jak rówieśnicy, to wita się oczywiście osoba, która wchodzi do tego pomieszczenia. Tu można by jeszcze skomplikować sytuację, co jeśli jedną ze stron jest kobieta. Powiedziałbym, że jeśli mamy naprawdę wątpliwości, to zawsze warto się przywitać, nie zastanawiając się nad tym. To przywitanie niczego nie kosztuje, nie musimy się unosić honorem, że zawsze to ktoś, nie wiem, podwładny by musiał się z nami witać, a potem na przykład zapomni, nie zauważy czy coś. To jest niepotrzebne. Są zasady, które mówią, jak to powinno być, gdybyśmy mieli rozpatrywać, kto popełnił gafę, no ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy my jako potencjalnie uprzywilejowana strona wyciągnęli tę rękę pierwsi, przywitali się pierwsi i wtedy byśmy po prostu uniknęli wszelkich niedomówień, kontrowersji i tak dalej. Nic nie stoi na przeszkodzie. I dochodzimy do pytania o męską elegancję. Z zakresu męskiej elegancji jest tutaj pytanie od pana Piotra. Czy kojarzą taką agrafkę pod krawatem, tutaj na kołnierzyku, spinającą te poły kołnierzyka pod krawatem w stylu Boardwalk Empire i tak dalej. Ostatnio jest to modne i się pojawia coraz więcej takich koszul. Nazywa to się pin collar, czyli kołnierzyk ze spinką. Możemy na to mówić spinka, agrafka albo szpilka. Mają one różne formy. Czasami faktycznie jest to taka bardziej ozdobna agrafka. Czasami są to bardzo ozdobne szpilki z takimi nakrętkami. Więc jest to rzecz, która funkcjonuje od dawna. Ostatnio wraca, była w Jamesie Bondzie. Coraz więcej osób jest chętnych do tego, żeby takie koszule nosić. Coraz więcej marek wchodzi w produkcję tych koszul i sprzedaż. Są zatem produkowane specjalnie koszule z takimi otworami tutaj w kołnierzykach, przez które przekłada się taką szpilę. I służy to temu, żeby krawat delikatnie podnieść i stworzyć taką bardziej trójwymiarowy obraz tej części tutaj naszego ubrania, co ma dodać troszeczkę takiego sznytu. No więc można je kupić, ale można też przepływać taką ozdobną agrafką zwykłe kołnierzyki. Oczywiście będą do tego potrzebne takie kołnierzyki, których ramiona są bliżej siebie. Kołnierzyki włoskie zupełnie nie będą się do tego nadawały, ponieważ są po prostu za szerokie i tutaj by trzeba prędzej jakiś łańcuszek przeprowadzać niż taką szpilkę. Nie jest to tak, że to jest jakaś konieczna rzecz. Powiedziałbym, że to jest taki gadżet dla eleganta, który chce wyjść na kolejny poziom, wyróżnić się jeszcze bardziej właśnie poprzez taką spinkę, zwrócić na siebie uwagę. Należy to do klasycznej męskiej elegancji. Jeśli ktoś chce spróbować, no to śmiało. Przedostatnie pytanie dotyczy mnie. Rzadko o sobie opowiadam, więc możemy zrobić ten kolejny wyjątek.
I pytanie od Peła Designer. Czy kiedy miał Pan 17-18 lat, to czy starał się Pan przestrzegać zasad bycia dżentelmenem, czy może dopiero później z biegiem lat wykształciło się to w Panu? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie dokładnie, ponieważ jak podejrzewam, dobrze sobie zdajecie z tego sprawę, to nie jest tak, że o, jesteśmy. Dzisiaj nie jestem dżentelmenem, jutro jestem dżentelmenem. To jest, cały czas to powtarzam, że to jest ciągła droga aspirowania do tego miana, tak żeby ludzie, z którymi się spotykamy, pomyśleli sobie, o, miałem przyjemność spotkać się z dżentelmenem, to jest prawdziwy dżentelmen, czy coś w tym stylu. Więc jeśli chodzi o moje próby, no to myślenie o byciu dżentelmenem wcale nie jest konieczne do bycia dżentelmenem. Czyli jeśli zastanawiam się nad tym, jak buduję relacje z innymi ludźmi, czy jestem uprzejmy wobec innych osób, ale też szlifuję swój charakter, pracuję nad sobą i tak dalej, no to już gdzieś tam jestem na dobrej drodze, chociaż wcale nie muszę mieć gdzieś z tyłu głowy tej kategorii dżentelmena, w ogóle nie myśleć o tym. I ja myślę, że coś takiego mogłem mieć w tych moich wcześniejszych latach, to znaczy oczywiście poszukując swojego stylu, swojej drogi życiowej, jako młody człowiek robiłem dużo rzeczy, których prawdopodobnie byście się nie spodziewali po mnie, znaczy nic strasznego, ale w stylu długie włosy, granie na gitarze i koncerty i tak dalej, i tak dalej, to nie jest aż takie istotne. Ponieważ jest to tylko taka otoczka, a gdzieś tam z tyłu głowy myślę, że zawsze miałem jakieś takie starania o to, żeby zrozumieć drugiego człowieka, zadbać o to, żeby relacje z innymi ludźmi były pozytywne, żeby no trochę też eksperymentowałem z tym, jak ludzie reagują na przeróżne zachowania, wykształcając sobie jakieś takie umiejętności do przewidywania tego, co może się wydarzyć. Natomiast jeśli chodzi o takie ogólne kształtowanie swojego wizerunku już właśnie w kontekście bycia dżentelmenem, aspirowania do tego miana, no to dopiero jak zacząłem pisać bloga, ponieważ wcześniej jako historyk się interesowałem tym, ale nie sądziłem, że to jest aż tak dobre, żeby to wprowadzać w życie dzisiaj, że w ogóle możliwe, że się sprawdzi. Blog mi pokazał, że tak, że faktycznie można. Dzięki prowadzeniu bloga i eksperymentowaniu z różnymi rzeczami, o których pisałem, zacząłem je wcielać w życie i tak już po prostu zostało. Jeśli chcecie, możecie śmiało zobaczyć od początku mojego bloga, jak to się zmieniało, to przez te 5 lat widać moim zdaniem już sporą różnicę, chociaż też nie wszystko ujawniałem w stosunku do tego, co jest dzisiaj. Zwłaszcza w takim wizerunku zewnętrznym, ale też moje zainteresowania się rozwijały, no i tak dalej. Więc powiedziałbym, że w młodości, w wieku gdzieś tam tym licealnym, to ważne jest takie myślenie o tych relacjach międzyludzkich i o tym, żeby wykształcić sobie taki konkretny charakter, ustawić sobie jakieś zasady w życiu. A to, czy się odwołujemy do kategorii dżentelmena, to jest już w ogóle drugorzędna sprawa. I ostatnie pytanie, które mnie całkiem rozbawiło. Pan Michał zapytał: hejka, mam pytanie, jak się wasz snap nazywa? Jako, że jestem gdzieś głęboko w tych social mediach, w tym internecie, no to oczywiście interesuję się też takimi rzeczami jak Snapchat, ale zupełnie nie czuję, żeby to było coś dla mnie. Traktuję Snapchata jako taką rzecz, w której można pokazywać swoje życie, jakby luźne przemyślenia, które gdzieś tam się pojawiają w międzyczasie, ale powiem wam, że to naprawdę byłoby strasznie nudne, gdybym miał własny kanał na Snapchacie, ponieważ wyglądałoby to tak, żebym siedział sobie przy biurku i pisał. Zazwyczaj czasami odbieram jakiś telefon, w gruncie rzeczy piszę, odpisuję, piszę artykuły, piszę książkę, piszę, odpisuję na komentarze, na maile. Nie jest to zbyt fascynujące. Więc dlatego mnie też rozbawiła taka myśl, jak sobie wyobraziłem taki profil na Snapchacie, ale pomyślałem, że oczywiście ja mogę się tutaj mylić, więc to jest moje pytanie do Was na dzisiaj. Czy uważacie, że Snapchat to jest dobre medium dla takiego medium, jakim jest właśnie Czas Dżentelmenów, dla takiej tematyki? Czy chcielibyście, żeby powstał Snapchat Czasu Dżentelmenów?
I też jestem ciekaw, czy wy tam działacie, czy tam w ogóle funkcjonuje coś takiego, co by pasowało do tej całej otoczki. Bardzo mnie to ciekawi. Nie mam Snapchata nawet ukradkiem, żeby podglądać, co tam się dzieje. Jest to dla mnie czarna magia, więc każda informacja będzie mile widziana. Możecie mnie wprowadzić troszeczkę w ten temat, a nuż zmienię zdanie i zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Zatem to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że znaleźliście coś interesującego w tych pytaniach dla siebie. Jeśli macie jakieś inne zdanie na temat omawianych rzeczy, nie zgadzacie się w czymś ze mną albo chcielibyście dopowiedzieć, no to śmiało dopowiadajcie, czy to tutaj pod filmem, czy na blogu czasgentlemanów.pl we wpisie z tym odcinkiem pytań do Kielbana. Bardzo chętnie poznam Wasze opinie. Jeśli byście mieli jakieś pytania, no to śmiało, tak jak zwykle, zadawajcie je gdziekolwiek chcecie. Ja je odnajdę i wyłuskam. Jeśli będą na tyle inspirujące do jakiejś szerszej odpowiedzi, to się pojawią też w tej serii. Kończę na tym. Zostawiam Was, pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!